Dobry wieczór państwu. Kłaniam się. Jest niedziela. Minęła 19:00. Jest zielona poświata, a to znaczy, że jak co tydzień o tej porze witam państwa bardzo serdecznie w naszej rozrywkowej serii, w której to jak co tydzień przytoczymy sobie jedną spiskową teorię po to, żeby dla celów czysto rozrywkowych właśnie w zielonej poświacie poddać ją analizie logicznej. Dla celów czysto rozrywkowych i tu trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że tylko dlatego, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że musi być prawdziwe. Ale działa to też w drugą stronę. Tylko dlatego, że coś jest nawet kompletnie nielogiczne, no to wcale nie znaczy, że jest nieprawdziwe. A tylko dlatego, że coś jest kompletnie nawet bez sensu, to wcale nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią. Tradycyjnie przypominam o dwóch rzeczach. Pierwsza to w zasadzie nie niedziela, czyli. O tym, że jeżeli pod tym materiałem do wtorku do północy będzie 5000 łapek w górę, to w nadchodzącym tygodniu dostaniecie Państwo ode mnie drugi dodatkowy materiał, właśnie w Zielonej Poświacie. A druga rzecz jest taka, że bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie, która przeboleje fakt, że w tym materiale będą się pojawiać reklamy. One będą się pojawiać co mniej więcej 6 minut, czyli statystycznie 3 razy rzadziej niż u statystycznego YouTubera. Bo statystyczny YouTuber wrzuca reklamy co mniej więcej 2 minuty, ja mniej więcej co 6, ale to robię. Wolałbym w ogóle tego nie robić, ale muszę, drodzy Państwo, z czegoś żyć. Jestem dorosłym facetem, muszę zarobić na siebie i na rodzinę. YouTube to moja praca Dzięki temu, że zarabiam na YouTubie, mogę mniej czasu poświęcić na zarabianie na rodzinę poza YouTubem, dzięki czemu nagrywam dla Państwa tak dużo materiałów. Mam nadzieję więc, że spotka się to z powszechnym zrozumieniem, a tym z Państwa, którzy to rozumieją, bardzo serdecznie dziękuję. To co, zaczynamy? Bo dzisiejsza teoria jest naprawdę bardzo, bardzo mroczna i pochodzi z takich naprawdę bardzo głębokich czeluści Darknetu, czyli takiego miejsca w internecie, do którego lepiej się nie zapuszczać. On jest też zwany pod siecią i dawno, dawno temu, to już będzie z 10 lat temu, nagrałem dwa analogowe vlogi, w których dokładnie tłumaczyłem, co to jest i dlaczego lepiej tam nie wchodzić. Dlaczego lepiej tam nie wchodzić? A dlatego, że Darknet to jest takie miejsce w sieci, które jest w bardzo dużym stopniu anonimowe. Według powszechnej opinii, choć nieprawdziwej, jest całkowicie anonimowe. Ta anonimowość jest bardzo duża, bliska 100%, ale i tak nie stuprocentowo, o tym też trzeba pamiętać. Ale ponieważ ona jest bliska 100%, a większość ludzi uważa, że stuprocentowa, no to drodzy Państwo, ludzie uważają, że to, co tam robią, nie spotka się z konsekwencjami, że będą całkowicie bezkarni, w związku z tym robią rzeczy. Nielegalne, które często są obrzydliwe. Czyli to jest trochę tak, jakbyście się Państwo wybrali do knajpy, która jest wyłączona spod jurysdykcji policji. Oczywiście to nie oznacza, że cokolwiek Wam się tam musi stać. Nie. E, to też nie oznacza, że Państwo musicie cokolwiek złego tam robić. Broń Boże, Państwo tam w ogóle nie musicie robić nic złego i być może nic złego Państwa tam nie spotka. Ale jest dużo większe prawdopodobieństwo, że spotka. Jedno z zagrożeń, którego ja osobiście strasznie nienawidzę w Darknecie, to taka sytuacja, gdzie jest na przykład tekst. I tekst jest na przykład o latających spotkach. No ja sobie czytam ten tekst o latających spotkach, bo właśnie potrzebuję do zielonej poświaty. I nagle autor tego artykułu uznał, że to jest zabawne, jeśli w tekst o, o latających spotkach wklei zdjęcie. Bardzo młodej osoby w pozie, która zdrowego mężczyznę może przyprawić wyłącznie o wymioty. I wiecie, tu już jest taka sytuacja, co się zobaczy, to się nie odzobaczy. Lepiej tego nie widzieć, bo potem, zanim się zapomni, no to na wymioty może się zbierać dość długo. I to jest jeden z wielu powodów, dla których lepiej się tam nie kręcić. No i tyle. Drodzy Państwo, no i drodzy Państwo, w tym Darknecie, przepraszam za ten, yy, za ten przydługi, za tą jakby, yy, za tą odskocznię, ale wydaje mi się, że to jest ważne z takiego społecznego punktu, yy, ze społecznego punktu widzenia. I co jeszcze, yy, drodzy Państwo, yy, yy, co jeszcze, yy, no właśnie. I tam jest ten, jak nie zapomnę, to dam linki do tych vlogów o Darknecie. Do, do, do opisu. I drodzy Państwo, hmm, dzisiaj będzie o rytuale przeniesienia. Rytuale przeniesienia świadomości. To jest temat, który już zapowiedziałem. Zapowiedziałem kilka tygodni temu w teorii o, pod tytułem: Zmarłe elity powrócą w 2030 roku. Pogrzeb królowej Elżbiety II był rytuałem znak zapytania. Tamten materiał to było spiskowe teorie, ale wersja Q&A-owa i tam właśnie było o to pytanie, i ja odpowiedziałem i tam odpowiedziałem, że rzeczywiście jest taka teoria, że te elity w 2030 powrócą i zwróciłem uwagę, że to jest jakby element element rytuału przeniesienia świadomości. I ta, ten dzisiejszy materiał, ten, który dzisiaj oglądasz yy, Albo inaczej, ten materiał o tych zmarłych elitach powrócą w 2030 jest to uzupełnienie tego dzisiejszego vloga. Więc jeśli nie oglądaliście tego materiału, to oby, po obejrzeniu tego dzisiejszego koniecznie obejrzyj tamten. Ogląda się zupełnie inaczej. Dziś, drodzy państwo, właśnie będzie o tym rytuale przeniesienia świadomości, który, według kanonu teorii, stosowany jest od tysiącleci, a według też najnowszej teorii ma być quasi ujawniony, belity mogły już dalej się nie kryć, że to robią. To jest dość skomplikowane i w trakcie wyjaśniania tej teorii stanie się to jasne. Teraz trudno mi jest to zajawić. Z grubsza, rytuał przeniesienia świadomości jest to rytuał według teorii, pamiętajcie, że to jest tylko seria rozrywkowa, ale według teorii rytuał przeniesienia świadomości pozwala przenieść świadomość pewnej osoby, do ciała innej osoby i nadpisać świadomość tej osoby. Czyli jest sytuacja, w której jest już jakaś bardzo starsza osoba, która no, niedługo odejdzie z tego świata, ale ona może, a w zasadzie można dzięki rytuałowi przenieść jej świadomość do ciała młodej osoby. Dość bardzo, bardzo młodej osoby, by ona znowu będzie żyła, cały czas będzie żyła, bo to będzie dokładnie ta sama świadomość. W ciele nowej osoby zastąpi świadomość tamtej osoby. No i zgodnie z teoriami, taka, ten rytuał jest przeprowadzany od tysiącleci wśród elit. Jest poniekąd odpowiedzią na pytanie, dlaczego niektórzy ludzie z tych elit są tak wybitni. No, są wybitni, bo żyją od tysiącleci, więc mają doświadczenie z, tysią, z tysiącleci, wiedzę z tysiącleci. Siłą rzeczy, no ciężko z takimi ludźmi w jakikolwiek sposób konkurować, ale to stanowi dla elit pewien problem, no bo wiecie, to jest byt, który żyje na przykład 3, 4, 5 tysięcy lat, no ale formalnie to jest na przykład 300 bytów. I to rodzi pewne problemy, o tym sobie będziemy mówić w czasie tego materiału. W związku z tym ma nastąpić quasi ujawnienie. Dlaczego quasi? No bo Powiedzą nam o czymś podobnym do tego rytuału przeniesienia świadomości, i to coś będzie miało taką funkcję, że zamaskuje ten rytuał przeniesienia świadomości. Czy mówiąc krótko, elity dalej będą robić rytuał przeniesienia świadomości i czerpać z tego korzyści, już nie, nie będą musiały kryć, ale nam powiedzą, że robią coś innego. Wiem, że to teraz mi niesamowicie. Zagmatwanie, ale w miarę jak będę to wszystko wyjaśniał, gwarantuję Państwu, że stanie się to całkowicie jasne. Drodzy Państwo, ja tu mam punkty, żeby się w tym wszystkim nie pogubić. Rytuał przeniesienia świadomości według kanonu teorii jest rytuałem starożytnym. Został on opisany jeszcze w grimoarach, takich jak Większy Klucz Salomona oraz Księga Salamandry. Jeśli dobrze, to znaczy o księdze Salamandry na pewno był oddzielny vlog, a o większym kluczu Salomona wydaje mi się, że też. Jeśli nie zapomnę, to w opisie dam linki do tych materiałów, żebyście mogli sobie Państwo obejrzeć. Z grubsza, czym są grimuary? Grimuary są to księgi, w większości starożytne, ale Pojawiają się doniesienia o współczesnych grimuarach, ale generalnie, jak ktoś mówi o grimoarze, ma na myśli książkę bardzo, bardzo starą. Są to prawie, to są to książki, które, gdybym miał określić jednym słowem, są to księgi magiczne, ale magiczne w znaczeniu demonologiczne. Prawie każdy grimoar zawiera. Pewien specyficzny opis świata, pewną specyficzną wizję świata, zaklęcia, opis demonów, w zasadzie leksykon demonów razem z opisem, ich nastroje, opisem zaklęć i rytuałów, jak te demony przywołać, w jaki sposób się przed nimi chronić, jak przywołać je bezpiecznie. Jak z nimi paktować i w jaki sposób wykorzystywać te demony do swoich potrzeb? Oczywiście, należy bardzo wyraźnie podkreślić, że demony są po pierwsze zwodnicze, po drugie są w sposób oczywisty dużo inteligentniejsze i mądrzejsze od ludzi, nawet takich żyjących kilka tysięcy lat, bo one, według różnych teorii, albo są Żyjące od eonów, albo w ogóle są przedwieczne, to w zależności od teorii, ale są na pewno dużo, dużo starsze niż tylko kilka tysięcy lat. Więc doświadczenie bytowe mają dużo, dużo większe. Są dużo inteligentniejsze, a do tego niesamowicie bezwzględne. W związku z tym, prawie zawsze próba wykorzystania demona kończy się tym, że to demon wykorzystuje człowieka. Który myśli, że jest odwrotnie, czyli mag, kultysta, przywołuje demona, myśli, że go spętał, paktuje z nim, myśli, że go wykorzystuje, a w praktyce to demon wykorzystuje człowieka. Ale to jest coś, o czym mówiliśmy sobie właśnie przy okazji tych grimuarów. I więcej na ten temat jest w tych vlogach odnośnie grimuaru, więc zapraszam w opisie. Jak nie zapomnę, będą na ten temat materiała. w ogóle zachęcam do przeglądania kanału wideo prezentację. Jeśli wejdziecie na stronę główną w zakładce wideo, znajdziecie całą masę vlogów, o których gwarantuję Wam, że YouTube Was nawet nie powiadomił. One są naprawdę w większości bardzo, bardzo ciekawe. No i tutaj skupmy się właśnie na tym rytuału przeniesienia świadomości. Ech. Rytuał przeniesienia świadomości jest to rytuał, który według kanonów teorii był stosowany od głębokiej starożytności i dał początek tzw. Tak rodom królewskim. No, większy klucz Salomona, jego powstanie jest przypisywane królowi Salomonowi, czyli drodzy Państwo, to jest Biblia, Stary Testament, bardzo, bardzo dawno. I tak, król Salomon był kultystą. To wynika nie tylko z... Przepraszam, okultystą. I to wynika nie tylko z kanonu teorii, ale to również wynika z tego, czym się pałał. No tam zdaje się, że czcił także Aszerę i w ogóle no, ciekawe rzeczy król Salomon robił. Według tego, co możecie znaleźć w kanonie teorii, ale także według rzeczy, które możecie znaleźć całkiem na powierzchni internetu. To jest w ogóle bardzo ciekawe. We rzeczy są na przykład, faktem jest, że starożytni Izraelici nie byli monoteistami, jak nam się w chwili obecnej wmawia, byli monolatrystami. Zasadnicza różnica. Monoteizm, wiara w jednego Boga. Uzważanie, że istnieje wyłącznie jeden Bóg. Monolatryzm zakłada, że istnieje bardzo wiele Bogów, ale nas obchodzi tylko jeden, bo ten jeden jest nasz. A tamci są cudzy. I nas nie obchodzą. No, idealnie pod naród wybrany. Naród wybrany przez jednego Boga, Boga Jachwę, a inni bogowie wybrali inne narody. W związku z tym nas nie obchodzą inni bogowie, bo oni wybrali inne narody. Tak jak innych narodów nie obchodzą, nie obchodzi Bóg Jachwę, bo Bóg Jachwę wybrał ten jeden naród. Tak rozumowali starożytni Izraelici. Bardzo ciekawa rzecz. No i drodzy Państwo, ten rytuał rzekomo od wieków powoduje, że tak naprawdę wśród tych elit to jest kilkadziesiąt do kilkuset, to w zależności od teorii, tych samych ludzi. Że to wcale nie jest tak, że mamy dynastie królewskie czy dynastie elit, tylko że to są cały czas ci sami ludzie. Rozumiecie różnicę? Czyli, że to nie jest tak, że nie wiem, był jakiś... Znacie, to się według najpopularniejszej teorii, to się zaczęło w starożytnym Egipcie. Był Faraon, według w ogóle jeszcze ciekawszych teorii, to ten Faraon to w ogóle był, pochodził z krzyżówki człowieka z kosmitą, ale to już, drodzy Państwo, pewnie z Piotrem Cielebiasiem kiedy wam, kiedyś Wam odpowiemy bo tam są różne fajne poszlaki, takie jak na przykład, że ta czapka tych faraonów dla to była taka specyficzna, że spłaszczoną, wydłużoną głowę ukrywała i wiele innych, drodzy Państwo, rzeczy. <słuch> <słuch> mm -hmm. I... I był taki faraon, tak? No i ten faraon się starzał. No i gdy już się starzał, znajdowano młodą osobę. Ta młoda osoba według opisu w większym kluczu Salomona powinna być bodajże 17 albo 19 letnia. To wcale nie, nie jest taka jakaś bardzo młoda osoba, ale 17-19 lat i musiała tam spełniać pewne określone nazwijmy to walory. Pozwólcie, że nie będę w to teraz wnikał. Jest to dość obrzydliwe. I dzięki temu rytuałowi świad przeniesienia świadomości, taki faraon, jego świadomość, dosłownie jego świadomość była przenoszona do tej, do, 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 do tego, była przenoszona do ciała tej młodej osoby, a świadomość młodej osoby była przenoszona do ciała faraona. No, ale faraon był bardzo stary, więc umierał. A młoda osoba zostawała młodym faraonem. Genialna sprawa, prawda? Oczywiście trzeba było od wcześniej to młodą osobę odpowiednio pochodować, e, odpowiednio namaścić, tak żeby ona miała być następcą tego faraona, prawda? I ludowi było to tak przekazywane, że pewnego, pewnej nocy ludowi nie mówiono, broń Boże, że odprawiono rytuał przeniesienia świadomości. Rytuł Ludowi po prostu mówiono, no, no, niestety. Tej nocy faraon odszedł do Ra, ale mamy następcę. Ale w praktyce świadomość faraona była przenoszona do młodego człowieka, świadomość młodego człowieka była przenoszona do starego ciała faraona, a potem był on uśmiercany. I młody człowiek był koronowany. Czy ogłaszany faraonem, czyli całe te dynastie faraonów, to według tej teorii to był jeden i ten sam byt, jeden i ten sam człowiek, a według jednej z bardziej hardkorowych yy, teorii yy, pewien pewna krzyżówka, hybryda człowieka z kosmitą, a nie następca. No i według tej teorii, w tak zwanych rodach królewskich i wielu innych rodach elit, jest stosowana dokładnie ta sama sytuacja. Rytuał przeniesienia świadomości według kanonu teorii, według tego, co jest napisane w większym kluczu Salomona, ma być rytuałem demonicznym. Czyli konieczna jest sytuacja, w której po pierwsze demona się przywoła, spęta się go w sposób magiczny i zaczyna się z nim paktować. Demon, tam dokładnie jest napisane w tym większym kluczu Salomona, jaki to jest demon, tam jest jego imię, eee... zgadza się na taki układ, że osoba, istota, chcąca przenieść swoją świadomość, dostarczy odpowiednią ilość energii duchowej. Zaraz sobie będziemy mówić o tym, co to jest, w jaki sposób to jest i jak to jest przekazywane. A w zamian za to ten demon umożliwi to przeniesienie świadomości, a w praktyce to ten demon pozamienia te świadomości. Bo generalnie rytuał przeniesienia świadomości sprowadza się w sumie do paktowania i zapłaty demonowi za to, że on to wykona. Najważniejsze w tym rytuale jest więc spełnienie wymogów demona o dostarczeniu odpowiedniej ilości energii duchowej. Ta energia wiąże się z teorią o luszu. Teoria o luszu była jakiś czas temu przeze mnie, drodzy Państwo, omawiana. I z grubsza ta teoria Oluszu mówi, że um, istoty nazwijmy to niematerialne potrzebują energii żywych ludzi. Że my ludzie, w momencie, w którym odczuwamy pewne Emocje silne, czy to strach, czy to miłość, ale przede wszystkim uwielbienie, wytwarzamy dużą ilość tej energii, którą tamte istoty się żywią. Ale w szczególności, gdy oddajemy określone pokłony, gdy ym, wznosimy określone modlitwy, gdy odprawiamy określone rytuały, to można z nas czerpać określoną energię. I tutaj, według tych teorii, tutaj. Jak oglądaliście ten materiał o zmarłej elity powrócą w 2030, pogrzeb Królowej Elżbiety II był rytuałem. Właśnie było o tym mowa, że to dlatego ten pogrzeb Królowej Elżbiety II wyglądał tak, jak wyglądał, dlatego był taki długi, dlatego miał taki, taki określony przebieg, że zbierano tą energię. To był jeden wielki rytuał zebrania tej energii. No i różne mogą być te rytuały ze zebrania tej energii. W starożytnym Egipcie wyglądały w ten sposób, że spędzano ludzi do świątyni i po prostu kazano im się modlić, prawda? Ehm, oczywiście nie mówiono im, że masz się modlić, żebyśmy tą energię, którą ty wytworzysz przez modlitwę oddali demonoi, tylko na przykład że mają się modlić do Faraona. Pamiętajcie, że w starożytnym Egipcie Faraon był Bogiem. No, i następnie, gdy już ten rytuał jest stworzony, gdy, gdy wytworzy się wystarczająco dużo energii, żeby tą energią zapłacić demonowi, demon przychodzi, robi podmiankę. Istota, która ma, młoda istota, która ma już w sobie świadomość faraona, zostaje nowym faraonem, formalnie kolejnym, formalnie następcą, a ta młoda istota, której świadomość została przeniesiona do do, do ciała farona, po to, żeby tam nic nie nabroiła, no to jest uśmiercana. No i tak to wygląda w czasie, tej, w czasie tej teorii. No i według tej teorii to się właśnie od tysiąc leci tak dzieje i dlatego m.in. te lity są tak sprytne i planują z wyprzedzeniem na tak wiele lat. No bo dla nas planowanie coś na przykład na 100 lat do przodu jest bez sensu. No, drodzy Państwo, no ja mam koło 40. Po co ja mam planować na 100 lat do przodu, jak wiadomo, że ja nie dożyję 140 lat? Nie ma na to fizycznej możliwości. Ba, ja nie planuję na 10 lat do przodu, bo też nie sądzę, żebym tak długo pożył. No ale byt, który żyje na przykład 6000 lat, to dla niego planowanie 200-300 lat do przodu. No to tak, jak dla nas planować rok do przodu, czy 6 miesięcy. Rozumiecie? Tylko, jaki tu jest w tym wszystkim problem dla tych bytów? No problemem jest poniekąd to, co jest też rozwiązaniem, czyli nowe technologie. Za sprawą nowych technologii i coraz większej kwestii inwigilacyjnej i coraz łatwiejszym dostępie do tej inwigilacji, jest coraz większy problem. Z tą taką, jakby sukcesją. Jedna kwestia, że mm, no, tam coraz więcej ludzi zaczyna na przykład dostrzegać, że pewne osoby y, mają zmiany w, w zachowaniu, w osobowości, że tak wydaje się, że ten człowiek to nie ten człowiek, nie? Takie klimaty, nie? pomijając to wszystko. No to, drodzy państwo, dalej coraz więcej ludzi zwraca uwagę na jakieś niesamowite podobieństwa między określonymi osobami, tiki i tak dalej. Jest to coraz bardziej też problematyczne w z z związku z coraz większą formalizacją. No, drodzy państwo, jest chociażby problem z przekazaniem majątku, no bo formalnie mamy do czynienia ze zgonem i przekazaniem majątku nowej osobie. Próbowano to rozwiązać przy pomocy tzw. fundacji rodzinnych. Czyli sytuacji, w której majątek rodzinny tak naprawdę to nie jest majątek rodzinny, tylko to jest majątek, który należy do fundacji rodzinnej i ta fundacja rodzinna wypłaca pieniądze członkom rodziny itd., itd., itd. W związku z tym jakby próbowano, w zasadzie udało się, oderwali majątek od członków rodziny i tylko jakby ona ich utrzymuje i dzięki temu to te przekazywanie majątku miało być łatwiejsze, no ale to jest jednak nie to samo. Zwłaszcza, że te fundacje rodzinne coraz większą, no coraz większą wzbudzają niepokój społeczny, bo w praktyce te wielkie rody przez to nie płacą podatków itd. Tak 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 Ludzie się burzą. No ale drodzy Państwo, też zrozumcie taki byt, tak? Ile razy kurde można chodzić na studia? Powiedzmy, że takie przeniesienie następuje do ciała, które ma 19 lat. To trzeba by pójść na studia. Potem trzeba by ewentualnie zrobić jakiś doktorat. Kurde, po raz pięćdziesiąty, czy tam dwudziesty, wiecie, kurde, i to jeszcze na uniwersytecie, które się samemu zakładało. Tylko ile ściał do tyłu, nie? Albo w przypadku na przykład ewentualnej rodziny królewskiej, która ma mm, tradycje militarne, znowu kurde służyć w wojsku. Zwłaszcza jeśli to człowiek. Ja pierdzielę. Ile razy można to robić, właśnie. Przez tą sukcesję, przez te wmawianie ludziom, że to jest zupełnie inny człowiek, trzeba powtarzać całą masę rzeczy od nowa. I to podobno te elity wkurza. I dlatego mają plan. I ten plan to jest zasadnicza część tej teorii. Plan brzmi, że do 2030 roku, kiedy to właśnie te elity mają powrócić, zostanie rozpowszechnionych kilka technologii. Niekoniecznie w 2030 roku, do 2030, przed 2030 rokiem, ewentualnie w 2030. Pierwsza technologia, która zostanie rozpowszechniona, i to ona będzie pierwsza to klonowanie. I na początku to będzie tylko i wyłącznie klonowanie organów, po to, żeby nas przyzwyczaić do tego, że coś takiego jak klonowanie jest i że jest nie tylko teoretycznie, ale że jest również praktycznie. I jest dobre. No bo zostanie nam zakomunikowane, że ta technologia pozwala, co prawda, klonować całych ludzi, ale ze względów etycznych będą klonowane wyłącznie organy. Czyli nie ma problemów etycznych, że klonujemy całego człowieka, nie ma problemów etycznych, czy ten klon to jest ten sam człowiek, czy ten klon to jest inny człowiek, czy ten kląt to w ogóle nie jest człowiek, bo będą tylko organy. Nie tak jak na tym filmie Island, który według mnie był bardzo niedawna, podobno już 20 lat temu, Boże, jak ja jestem stary. E, tylko same, same organy. To był hodowana na przykład sama wątroba, sama trzustka, e, albo same nerki. Nie? bardzo fajna rzecz, drodzy państwo, takie klonowanie organów samo w sobie super sprawa. Yy, pomijając fakt, że tacy, nie pomijając, fakt, co to daje? Dlaczego nie, nikomu nie przyjdzie w ogóle do głowy, żeby w jakikolwiek sposób to kwestionować? Klonowanie organów sprawi, że bardzo wielu ludzi będzie żyło, a bez klonowania organów by nie żyło. No bo komuś nie domaga serce, nie domaga wątroba, nie domaga trzustka, płuca. No, bez szóstki to podobno można żyć, ale wiadomo o co chodzi. Człowiek umiera, bo wysiada mu jakiś organ, a w porę nie znaleziono dawcy. Prawda? Fantastyczna sprawa, gdyby, że ten człowiek będzie mógł żyć. Dalej. Ten człowiek będzie mógł żyć, tak jakby nie było przeszczepu, bo dziś, gdy robisz przeszczep. To musisz do końca życia brać leki obniżające odporność. One się chyba nazywają immunosupresyjne, bo gdybyś tych leków przestał brać, to by twoi własny system immunologiczny zaatakował przeszczepiony organ i go zniszczył. I umrzesz. Dlatego do końca życia musisz brać leki. To samo w sobie jest uciążliwe, ale dodatkowo jeszcze te leki obniżają odporność, więc w ogóle masz coraz bardziej przerąbane. W momencie, w którym to będzie gdzie wyhodowany organ, czysto dla Ciebie, to to będzie tak jak Twój organ, to będzie identyczny, nierozróżnialny dla organizmu z tym poprzednim. Więc nie będzie atakowany przez Twój własny układ odpornościowy, więc nie będziesz musiał brać leków immunosupresyjnych. To no, drodzy Państwo, genialna rzecz. Genialna. Umożliwi życie ludziom, którzy normalnie by umarli. Umożliwi życie tym ludziom, na bardzo wysokim pozi poziomie komfortu i umożliwi życie na wysokim poziomie komfortu ludziom, którzy żyją normalnie, także znaczy w tej chwili żyją, ale gorzej. Na przykład cukrzyką będzie wymieniana trzustka, zanim się zepsuje. Znaczy, gdy się zepsuje, będzie wymieniana, no nie, 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 nie zepsuł tą. bach, drodzy Państwo. Wyleczyliśmy cukrzycę. Dalej, drodzy Państwo. Jeśli będzie można szybko tanio wyhodować idealnie pasujące organy, to nie będzie już w ogóle potrzeby pobierania organów od innych ludzi. W związku z tym skończy się cały. wszystkie kontrowersje wokół transplantologii. Wszystkie. Włącznie z tym, czy czasem nie jest tak, że czasem jak Yy, są pobierane te organy, gdy można było jeszcze zawalczyć o życie pacjenta, ale żeby się organy nie zmarnowały, to być może pobrane były wcześniej i tak dalej, i tak dalej, tak dalej, nie? To wszystko się kończy, prawda? Idealna sprawa, więc drodzy Państwo, nikt nie będzie protestował, a będzie od razu zakomunikowane. Jesteśmy w stanie klonować całych ludzi, całutkich ale ze względów etycznych będziemy klonować tylko i wyłącznie organy. Po co to będzie zrobione? Żeby nas przyzwyczaić, oswoić z myślą, klonowanie ludzi to normalna sprawa, moglibyśmy to zacząć jutro robić, tylko nie chcemy. Kolejna rzecz, kolejna technologia, która będzie rozpowszechniona do 2030 roku, to transfer jaźni. Tak nam to powiedzą, że to jest transfer jaźni, w praktyce nie będzie to transfer jaźni. Ja tutaj mam zapisane w notatkach transfer jaźni, który w praktyce będzie tylko pozornym transferem jaźni. Będzie transferem kopii jaźni z nadpisaniem pamięci. Jaka jest różnica? Bardzo duża. Taka między innymi jak między transferem dysku a transferem danych z dysku. W momencie, w którym mam dysk, no ja akurat nie mam dysku, ale powiedzmy, że to coś, co teraz trzymam w dłoni, to jest dysk, tak? Mam dysk. I drodzy Państwo, przenoszę ten dysk do innego pokoju. To jest fizycznie ten sam dysk, nie taki sam, tylko ten sam w innym pokoju. No ale kupuję, a, a transfer danych z dysku to ten dysk. Cały czas zostaje w tym pokoju, a jedynie przenoszę dane do innego pokoju. Na przykład, nie wiem, teraz w praktyce mam telefon, prawda? Czy na przykład o, to jest, powiedzmy, mój stary telefon. Powiedzmy, że sobie kupiłem nowy. No to co zrobiłem? Transfer danych z tego telefonu. I mam w nowym telefonie wszystkie aplikacje, wszystkie maile, wszystko. No, no, strony programowej wygląda tak, jak mój stary telefon. No, ale to nie jest mój stary telefon. Ja tylko skopiowałem dane ze starego telefonu do nowego telefonu, więc w praktyce są dwa. Ale gdybym zniszczył ten stary telefon i zrobił to tak umiejętnie, żeby ten nowy telefon nie wiedział, że jest kopią, to mógłby uwierzyć, że jestem starym. O co chodzi? Tym się różni kopia od przeniesienia, prawda? Czyli tak, na czym ma ten tak zwany transfer jaźni polegać. I dlaczego będzie rozpowszechniony? I początkowo będzie całkowicie drodzy Państwo, żeby nie było wątpliwości, niegroźne, fajne, sympatyczne. Jak wszystko, co wprowadzane według teorii, początkowo jest super, potem już nie do końca. Drodzy Państwo. Rozrywka, praca neurali życie Neuralink? Elon Musk ostatnio wszczepił takiego Neuralinka z powodzeniem człowiekowi do głowy. Co bardzo ważne, Neuralink to nie jest jedyna firma, która robi taki sprzęg, czyli taki interfejs człowiek-maszyna. Inne firmy również to robią. W związku z tym to nie jest tak, że jak się dogadasz z Elonem Muskiem, to to nie powstanie. Nie. Inne firmy to zrobią. Więc to na pewno powstanie, bo tam już jest zbyt duża konkurencja, zwłaszcza, że wiadomo, że chińskie firmy Elonowi Muskowi... Też po piętach depczą. Wiadomo, że ta technologia jest z bardzo dużym potencjałem militarnym, bo taki człowiek z, z, z Neuralinkiem lub jego analogiem będzie mógł na przykład, nie wiem, z dużej odległości sterować dziesięcioma czołgami jak w grze komputerowej naraz. No to, drodzy państwo, jak, będziesz, jak masz do wyboru: dziesięć czołgów do każdego, cztery osoby załogi, czyli to jest 40 osób. Lub jeden człowiek z neuralinkiem i to jeszcze siedzący daleko z be, bezpiecznie, no to co wolisz? No, oczywiste, że wolisz jednego żołnierza niż 40 z każdego powodu. Również dlatego, że, nie musi, że nie, jest łatwiejsza logistyka, musisz mniej karmić. Nie mówiąc już o tym, że mniej potrzebujesz rekrutów, nie? A teraz o rekrutów bardzo trudno. Więc technologia neuralinku, czy analogiczna technologia wszczepów, na pewno nie zostanie powstrzymana. Ta technologia umożliwia komunikację człowiek-maszyna. Według kanonu teorii Elonowi Maskowi niedługo uda się, nie, raczej Elon Musk niedługo udowodni nie, nie udowodni e, rozpowszechni powie, że jest dzięki tej technologii zrobić transfer jaśni. Że tak jak dziś mamy rozpowszechniane Google, nie Google, tylko Google do wirtualnej rzeczywistości, że albo do rzeczywistości rozszerzonej, ale tutaj mówimy o wirtualnej rzeczywistości, czyli my sobie fizycznie siedzimy na przykład na fotelu i mamy poczucie tego ciała fizycznego, że siedzimy na fotelu, ale widzimy jakiś świat wirtualny i słyszymy jakiś świat wirtualny, ale. Wiemy, że to jest lipa, że to w praktyce to jest tylko słuchawki na uszy i ekran bardzo, bardzo blisko oczu i to jest taka złuda to Neuralink ma dać tak tam się będzie mówić możliwość transferu naszej świadomości do wirtualnego świata że my rzeczywiście poczujemy, że chodzimy i znajdujemy się w tym wirtualnym świecie fantastyczna sprawa. Wyobrażacie sobie, jakie będą fantastyczne gry komputerowe przez to stuprocentowa imersja. Swoją drogą, jakby do tej 100% imersji dodać jeszcze wykasowanie pamięci świata rzeczywistego. No to, drodzy Państwo, mamy idealną kwestię hipotezy symulacji. Wiecie, jest teoria, że my żyjemy w symulacji, i jedna z wersji hipotezy symulacji mówi, że my jesteśmy właśnie graczami, którzy grają w grę pod tytułem Życie na Ziemi i dla stuprocentowej imersji odcięto nas od pamięci prawdziwego świata i od tego, że gramy, no bo wiadomo, że jak nie wiesz, że grasz, to się idealnie wczuwasz. No i tutaj właśnie taka kwestia, wchodzisz w ten świat gry, idealna imersja, Boże, kto, nie, kto z graczy nie będzie chciał. Eee... Tak samo środowisko pracy, że wchodzisz na przykład do wirtualnego biura, rzeczywiście tam jesteś, rzeczywiście robisz fantastyczne środowisko pracy. I nam się będzie mówić, i tutaj jest to pewne kłapstwo, które jest trochę makiaweliczne, nam się będzie mówić, że jest to transfer świadomości, a w praktyce będzie to, uwaga, e, e, będzie to. Mm, Pozorny transfer jaźni, kopii jaźni z nadpisanym pamięci. Jak to ma, ma działać? W momencie, w którym pierwszy raz wchodzisz do tej wirtualnej rzeczywistości, jest zrobiony engram twojej jaźni. Tak jak w cyberbanku. Znaczy w powieści cyberpunki, w, w grze cyberpunk, ale nie że jak wchodzisz do cyberbanku, tylko w tym świecie cyberbanku robili takie engramy, czyli taką cyfrową kopię twojej osobowości cyfrową kopię Twojej jaźni, która pamięta to co ty, myśli tak jak ty, myśli, że jest tobą, ale tobą nie jest. Jest kopią ciebie. Tak jak, nie wiem, mam zdjęcie na pulpicie córki. I Jeśli zrobię kopię tego zdjęcia na pulpicie córki, to to nie jest to samo zdjęcie, tylko takie samo zdjęcie. To jest drugi byt. I jeśli skasuje. Pierwsze zdjęcie mojej córki, to to drugie będzie identyczne, ale to nie będzie to samo. I w przypadku kopii programów, zdjęć, cyfrowych obiektów nieożywionych, nie ma to żadnego znaczenia, czy to jest ten sam, czy taki sam, bo one są identyczne. No, w przypadku ludzkiej jaźni i człowieka, jednak ta różnica jest zasadnicza. Jest różnica, czy to jestem ja, czy to jest byt, który jest taki sam jak ja. I to było przedstawiane w gigantycznej ilości wielu filmów science fiction. Na przykład przy teleportacji, która mogła, można sobie wyobrazić taką teleportację kwantową, która działa w ten sposób, że wchodzisz do teleportera, natychmiast twoje ciało jest dezintegrowane, czy jesteś zabijany. A Ułamek sekundy później, albo nawet w tym samym momencie, z cząstek elementarnych budowane jest identyczne ciało jak Twoje. Z identyczną pamięcią, które myśli, że jest Tobą. I dlatego tego ciała, no to jest, nic się nie zmieniło, bo, bo to jest, bo ono myśli, że z Tobą. Wygląda, jak Ty zachowuje się, jak Ty ma Twoją pamięć, Twoją osobowość. Ale nie jest tobą, jest twoją kopią, ciebie zabito. Polecam wam tutaj przy okazji taki film Prestige. Też jest bardzo fajny wątek. Tego typu, tak wiem, ten film dzieje się w przeszłości, ale tak, są tego typu wątki. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Film nazywa się Prestige. I tutaj dokładnie na tej samej zasadzie działa, tylko na zasadzie umysłu. Że to nie jest, nie jest Wasza świadomość, tylko to jest kopia Waszej świadomości. Na jak, na, jak ma działać iluzja? Jak ma działać łuda? I dlaczego to paradoksalnie nie będzie w żaden sposób e, w żaden sposób ale inaczej, w żaden sposób wydaje się to nieszkodliwe? Zobaczcie. Wchodzicie do gry pierwszy raz. Powiedzmy do gry, ale może być też program użytkowy, ale będę mówił o grze wszystkie inne rzeczy analogiczne. Wchodzicie do gry pierwszy raz. Robiony jest engram, czyli kopia Waszej świadomości, kopia waszego bytu, łącznie z pamięcią. Ta kopia jest tak idealna, że niczym się nie różni i myśli, że jest z wami. I w tym momencie wchodzicie pierwszy raz. Wasza świadomość jest usypiana dzięki głębokiej sedacji, nie farmakologicznej, tylko nazwijmy to dźwiękowo-elektromagnetycznej, żeby nie trzeba było w żaden sposób używać materiałów, które będą zużywalne, wy sobie siedzicie na fotelu. Jesteście w bardzo głębokiej sedacji, jesteście nieświadomi. Jednocześnie byt, który myśli, że jest wami, działa w świecie wirtualnym. Dla obserwatora z boku będzie to rzeczywiście wyglądało jakby był transfer świadomości, bo wy świadomości w ciele w świecie fizycznym nie macie, leżycie nieświadomi, wasze ciało leży uśpione, bez świadomości. Natomiast w świecie wirtualnym jest świadomość, która jest nie do odróżnienia od waszej. Tylko twórca systemu wie, że to jest kopia, a nie prawdziwa świadomość. Ta świadomość wykonuje tam różne rzeczy. Ona to robi niezależnie od was, bo jest waszą kopią, ale ponieważ jest kopią idealną. To podejmuje dokładnie takie same decyzje jak wy, bo ma takie same schematy, takie same algorytmy zachowań, taką samą wiedzę, więc robi dokładnie to samo co wy. Myśli, że jest wami, w związku z tym po pewnym czasie chce wyjść z wirtuala i w tym momencie wirtualna świadomość jest usypiana. Nie ma jej, jest nieaktywna. Oficjalnie mówi się, że znika, bo oficjalnie się mówi, że to nie jest wirtualna świadomość, tylko wasza świadomość. Natomiast, ponieważ Neuralink umożliwia nadpisywanie danych, to cała pamięć tej wirtualnej świadomości, tego waszego engrama, zdobyta od momentu wejścia do wirtuala do momentu wyjścia do wirtuala, jest nadpisywana. W Waszych mózgach fałszywa pamięć, ale Wy jej nie rozróżniacie, bo ona jest identyczna z prawdziwą. W związku z tym Wy się wybudzacie i Wam się wydaje, że to Wy byliście w wirtualu, nie Wasza kopia, tylko Wy, no bo Macie idealną pamięć tego, co robiła ta kopia. Pamiętacie wszystko, łącznie z procesami myślowymi, z uczuciami, z bodźcami Dokładnie wszystko, drodzy Państwo. Dokładnie wszystko. Zobaczcie. Wow. To jest nie to samo. To jest transfer kopii świadomości, ale <słuch> powiedzą Wam, że transfer świadomości. No i oczywiście, gdy drugi raz wchodzicie do tego wirtuala, to już nie ma konieczności robienia. Po raz kolejny waszego engrama, czyli kopii waszej świadomości, tylko ta wirtualna świadomość jest nadpisywana o dane z waszego mózgu, które będą pobrane od momentu, yy, znaczy te dane, które się pojawią od momentu wyjścia z wirtuala do momentu kolejnego przejścia. Czyli są generalnie dwa byty, które o sobie nie wiedzą. Każdy z nich myśli, że jest tym jedynym i po prostu jest, są nadpisywane ich. Pamięci, żeby były identyczne. Czyli transfer kopii jaźni, kopii świadomości z informacją, że to jest transfer świadomości. Dlaczego to jest bardzo ważne? No dlatego, że skoro zostaniemy przyzwyczajeni, że istnieje technologia klonowania i ta technologia klonowania umożliwia klonowanie całych ludzi, no i że jest technologia transferu jaźni, no to, dlaczego dzięki temu nie, nie, nie uzyskać by realnej technologicznej nieśmiertelności? Dlaczego? Skoro umiemy robić klony, skoro umiemy robić transfer jaźni, no to róbmy transfer jaźni do klonów. Przecież to jest logiczne. Oczywiście natychmiast nam powiedzą, że umieją zrobić klony bez jaźni, że zro, umieją zrobić klony bez świadomości. Że umieją zrobić takie klony, które nie są ludźmi, że są tylko i wyłącznie ciałami. Być może. Tutaj ta teoria tego nie precyzuje. Jest wiele odnóg tych teorii. Według jednej z teorii, jakby powiedzą nam, że te klony nie będą w ogóle miały mózgu. Tylko że tam będą, według jednej teorii, powiedzą nam, że to będą tak jakby czyste mózgi, do których będą wgrane dopiero nasze świadomości. A według innych, że tam w ogóle mózgów nie będzie, tylko będzie taki, nazwijmy to, elektroniczny nośnik świadomości. W końcu, skoro nasza świadomość może być przeniesiona do komputera, no to zamiast mózgu taki klon po prostu będzie bez mózgu i tam będzie miał wszczepiany komputer, czy taką jakąś inną rzecz, która pomieści naszą świadomość. Coś takiego. Technologiczna kwestia jest mniej istotna. Grunt, że oswoją nas z przenoszeniem jaźni. To nie będzie przenoszenie jaźni w praktyce. To będzie jedna z największych zwiedzeń ludzkości. Według tej teorii. Przypominam, to są tylko i wyłącznie spiskowe teorie, seria rozrywkowa. To, to W ogóle nie bierzcie tego na serio. No ale według tej teorii, to będzie jedna z największych sposobów na zwiedzenie ludzkości. Ludziom się obieca nieśmiertelność, a tak naprawdę będzie się ich masowo zabijać. Bo człowiek, który będzie szedł na przeniesienie swojej świadomości, transfer jaźni do klona, tak naprawdę nie będzie transferowana ta jaźń, tylko on będzie unicestwiany, a powstanie byt klon z kopią jego świadomości. Nie ten sam człowiek, tylko taki sam człowiek. Zasadnicza różnica. Kompletnie zasadnicza. Obejrzyjcie sobie mm, e, taki e, taki film, chyba Siódmy dzień, coś takiego, z Arnoldem Schwarzeneggerem. Muszę sprawdzić. Siódmy dzień. E, Schwarzenegger. E, Schwarzenegger. E, przepraszam, szósty dzień. Szósty dzień, film z 2000 roku. Dla mnie to tak jakby to było wczoraj, 24 lata temu. Obejrzyjcie sobie film. Szósty dzień z Arnoldem Schwarzeneggerem. Tam jest bardzo fajnie pokazany na ta różnica między ten sam człowiek, a taki sam człowiek. Ta sama jaźń, a taka sama jaźń. To jest bardzo dobrze tam wytłumaczone. Ale to będzie oszustwo, bo nam powiedzą, że to jest, że to jest ten sam. A w praktyce to będzie taki sam. Ale to nie będzie ważne, bo powiedzą nam, że to jest ten sam. W związku z tym, oswoją nas z transferem świadomości. No i tutaj zwróćcie już uwagę, że tu już dochodzimy do jedynie do bardzo subtelnych różnic między tym, co oficjalnie będzie się robić przy pomocy technologii, a tym, co według kanonu teorii od wielu, wielu lat. Robią elity dzięki rytuałowi. W związku z tym, elity będą robić rytuał przeniesienia świadomości, ten prawdziwy. Ten prawdziwy, czyli ten, hmm, nazwijmy to, okultystyczno-magiczny, a będą nam mówić, że robią transfer jaźni. Czyli mówić nam będą, że robią dokładnie to samo, co Mogą robić wszyscy, a będą robić coś innego. Jaka jest subtelna różnica? To już jeszcze raz powtarzam. Wszyscy będą, przepraszam za wrażenie, dawać się mordować, a ich kopie będą funkcjonować w świecie, a w przypadku elit to rzeczywiście oni sami będą funkcjonować w coraz to nowych ciałach. To jest zasadnicza różnica. Ale ponieważ ta subtelna różnica nie będzie w żaden sposób uświadomiona, bo nam się nie powie, że elity robią rytuał przeniesienia świadomości, nam się powie, że elity robią transfer jaźni, tak samo jak wszyscy inni. I nam będzie się mówić, że transfer jaźni to jest przecież przeniesienie jaźni, a nie tylko skopiowanie jaźni do nowego ciała. Tylko transfer. No ale co to da elitom? No, ta, da to elitom, że będą normalnie mogły, jakby, zalegalizować to, że co kilkadziesiąt lat pojawiają się w nowych, młodych ciałach. Wszystkie problemy znikną. Normalnie będą, nie będą musieli dziedziczyć, bo w tym nowym, młodym ciele, kilkunastoletnim, będzie dokładnie ten sam człowiek. I formalnie ten sam człowiek. Więc to będzie on. Więc nie będzie musiał sam na siebie przepisywać majątku, kombinować jakieś tam spadkobranie, etc. Wpisywać do rodziny, do tej, yy, jako beneficjenta fundacji rodzinnej adoptować i tak Nie. To formalnie będzie on. Będzie mógł się przyznawać, że to będzie on. Więc będzie mógł się powoływać na rzeczy, które zrobił 300-400 lat temu. Będzie mógł się ujawnić. Nie będzie już musiał w żaden sposób się kryć. Fantastyczna sprawa. Więcej. Według wielu teorii ten rytuał przeniesienia świadomości, ten okultystyczno-magiczny, możliwy jest do przeniesienia do klona. W związku z tym te elity naprawdę będą przenosić swoje jaźnie do klonów. Więc poza tą subtelną różnicą, że będą to robić magicznie, i że efekt będzie taki, że to jest praktyczne przeniesienie, a nie tylko um, praktyczne przeniesienie, a nie tylko kopia, no to dla ludzi po stronie to będzie zupełnie to samo. No. Wygląda tak samo, wszystko dokładnie tak samo. Klon. Z czasem prawdopodobnie te klony będą. I to, pra, to akurat jest bardzo logiczne, e, że te klony będą ulepszane, no, bo w sumie to dlaczego taki klon nie miałby być ulepszony? Nie wiem, ktoś ma jakąś nie wiem, wadę genetyczną. No to zrobi sobie klona bez wady genetycznej. Dlaczego miałby być z wadą genetyczną, prawda? Genialna sprawa. Szkoda tylko, że żeby to wszystko zalegendować, to miliony ludzi, którzy mogliby jeszcze żyć, będą umierać. No bo. Jeśli przykładowo jesteś chory, no i masz świadomość, że jak się nie wyleczysz, to umrzesz? No to się leczysz. Ale jak myślisz, że możesz przenieść swoją świadomość do klona, to w sumie po co się leczyć? Lepiej przenieść swoją świadomość do klona, tylko że ten transfer świadomości dla zwykłych ludzi, to będzie tylko i wyłącznie fake, nieprawda. Będą mu unicestwiani. A funkcjonować będą ich kopie. Takie same, ale nie te same. I to jest ta drobna różnica. Tyle, drodzy państwo. Pozdrawiam was bardzo, bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa. I pamiętajcie, że to były tylko i wyłącznie teorie. Nie traktujcie tego zbyt na serio. Hej!